wolności. Ej mistrzu, mistrz świata, to stan umysłu. Siemanko, w końcu zrobiło się ciepło, jak to często bywa. Nieszczególnie chce nam się jeść normalne posiłki, więc szukamy często na siłę jakichś zamienników. Wśród osób zainteresowanych zdrowym stylem życia i pod dietetyką, bardzo popularne w ostatnim czasie stały się tak zwane diety oczyszczające, polegające na kilkudniowym, a czasami kilkutygodniowym spożywaniu wyłącznie soków owocowych i warzywnych, co ma spowodować kaskadę korzystnych przemian w naszym organizmie. Od pozbycia się toksyn, poprzez rozjaśnienie umysłu, aż po schudnięcie. Rośliny zdrowe brzmi dobrze. Fitrynek odpowiedział od razu, sprzedając nam detoksy sokowe z dostawą do domu, specjalne rozpiski, czy nawet aplikacje na smartfona mające pomóc nam przetrwać tę kilkudniową katorgę dietetyczną. Jako zwolennik zrównoważonego odżywiania i naturalny sceptyk wobec wszelkich cudownych pomysłów, przyjrzałem się tym detoksom. Primo, na czym to polega? Przez cały dzień pijemy wyłącznie soki. W wersji bardziej zaawansowanej na początku dnia są to soki owocowe, później owocowo-warzywne, a na koniec dnia wyłącznie warzywne. 5-6 posiłków, po pół litra każdy, wychodzi około 3 litrów. W większości ofert zakłada się, że nie potrwa to dłużej niż 7 dni, ale na różnych forach znajdziemy z łatwością relacje gagatków, którzy potrafią się tak żywić naprawdę tygodniami. Oczyszczenie. Wszędzie wokół nas są toksyny, więc logiczne, że super byłoby się ich pozbyć, tylko że tak się składa, że mamy już spełniające m.in. to zadanie nerki i wątrobę, które znakomicie zdają egzamin, czego dowodem jest chociażby fakt, że żyjemy. Nawiasem mówiąc, ludzki organizm potrafi sobie poradzić z uszkodzeniami lub brakiem wielu organów, ale ze względu właśnie na funkcje filtracyjne, bez wątroby człowiek nie może żyć dłuższej chwili i póki co nie udało się stworzyć żadnego działającego, sztucznego zamiennika, podczas gdy chociażby nerkę możemy zastąpić dializami. Do skutecznego działania naszych nerek i wątroby potrzebujemy pełnego wachlarza składników odżywczych, które dostarczyć może tylko zrównoważona i pełnowartościowa dieta. Nie. Parę litrów soków przez kilka dni nie oczyści naszego organizmu w żaden sposób. Witaminy. Warzywa i owoce to w oczywisty sposób znakomite źródło witamin i minerałów. Nie zamierzam z tym absolutnie polemizować. Natomiast zdecydowanie mniej powszechna jest wiedza dotycząca tego, jak bardzo istotna jest forma przyjmowania tych produktów. Bo wbrew pozorom, szklanka wyciśniętego soku ma niestety niewiele wspólnego ze zjedzeniem całego owocu czy warzywa. W wyniku przygotowywania, czyli utleniania, rozdrabniania, ogrzewania, ochładzania, większość witamin, witamina A, C, witaminy grupy B, znikają bezpowrotnie i to w zakresie między 20 a 100%. Pomyślmy, jaką drogę przebywają soki z naszej diety od momentu bycia owocem do momentu spożycia z dostarczonej przez catering butelki. Nie ma opcji, żeby ominąć zmiany temperatury, procesy mechaniczne i postawmy to w kontrze wszystko do zjedzenia pomarańczy. Widzicie różnicę? Błonnik. Drogocenny błonnik, którego deficyt panuje ze względu na spożywanie wysoce przetworzonych, pozbawionych go pokarmów, jest zdecydowanie argumentem za spożywaniem owoców. Chociażby takich jak pomarańcza czy grejpfrut. Ale czy na pewno soków? Jeśli nasz sok jest przygotowany na świeżo w domu, z użyciem urządzenia do wyciskania na zimno, z zachowaniem wszystkich tych cząstek, tak że nic z owocu nie wyrzucamy? Okej, niech będzie i tak, napijmy się. Jeśli jednak za równoważnik owocu uważamy szklankę napoju z popularnej kawiarni, gdzie na szybko wyciśnięto nam płyn, a wszystkie resztki poszły na bok do śmietnika, to możemy się srogo rozczarować. Natura stworzyła owoce tak smacznymi, żebyśmy jedli je w całości, ale równocześnie stworzyła hamulce, regulatory sytości, żebyśmy nie zjedli ich zbyt dużo, na przykład właśnie błonnik, który jak nazwa wskazuje, znajduje się w błonkach, tych samych, które we wspomnianej kawiarni lądują w śmietniku. Łatwo to zresztą sprawdzić samemu, ile jesteśmy w stanie zjeść pomarańczy na raz. Jedną, dwie, może trzy. A sok z trzech pomarańczy to nawet nie jest pół litra, czyli do wychylenia na raz. Czyli inaczej mówiąc, ten sok z kawiarni to smaczna, słodka woda, ale naprawdę niewiele więcej. Strata wagi.
Wiele osób chwyta się diety sokowej ze względu na fakt, że zwolennice raportują znaczną utratę wagi liczoną w kilogramach. A do tego dieta jest smaczna, wygląda na zdrową i celebryci w internetach tak robią. W skrócie działa to tak. Diety sokowe to, prześledziłem kilka ofert z Polski i zagranicy, między 800 a 1300 kalorii dziennie, czyli dramatyczny deficyt kaloryczny. Na krótką metę szybko spadniemy o te 2-3 kg, ale będzie to głównie woda w następnej kolejności, jeśli będziemy dalej trzymać tę dietę, energożerne mięśnie, a dopiero w nikłym procencie ten znienawidzony tłuszcz, o który nam chodzi. Po kilku dniach takiej diety nasz organizm przejdzie w tryb przeżycia, gdy nasz metabolizm dramatycznie zwolni, nastawiając się na gromadzenie tłuszczu za wszelką cenę i spalanie mięśni, które najbardziej uszczuplają rezerwy energetyczne. Z bardzo prostego powodu. Organizm reaguje na to, że chcemy go zwyczajnie zagłodzić. Szczerze mówię, zagadnienie metabolizmu i katarzyńczych redukcji niebawem, tym się teraz nie będziemy zajmować. Najważniejsza informacja dla Was to taka, że wyjście z tego rodzaju zastoju metabolicznego i naprawienie organizmu po takim dłuższym oczywiście odchudzaniu, żeby ktoś później mógł naprawdę spalić tłuszcz, to bardzo często czas wielokrotnie dłuższy niż okres tej głodówki. To oczywiście efekt długotrwałej procedury, bo przy krótkim, parodniowym detoksie po prostu zwyczajnie, błyskawicznie pojawi się tak popularny i znany i nielubiany efekt jojo. Monodieta. Każda dieta, której stawia się na wąskie grono pokarmów, jest pełna niedoborów. Tutaj będziemy mieć wyłącznie węglowodany przy prawie kompletnym braku białka i tłuszczy, co oznacza chociażby ciągłe poczucie głodu i bardzo aktywne poszukiwanie problemów hormonalnych, zarówno jeśli chodzi o hormony płciowe, jak i chociażby nadnerczy. Po prostu wszystkie te hormony powstają z cholesterolu. Kropka. Nawodnienie. Materiały marketingowe producentów diet sokowych wspominają często o znakomitym nawodnieniu, bo wypijamy minimum 3 litry płynów dziennie, co w dzisiejszym zabieganym świecie nie zawsze nam się udaje, a co jest bardzo wskazane dla naszego zdrowia. Brzmi dobrze, ale to nawodnienie soków jest dyskusyjne. Ze względu na brak źródeł sodu i brak równowagi elektrolitowej, woda tak naprawdę wleci i wyleci, nie nawadniając organizmu we właściwy sposób. Cena. Cena jest jednym z powodów dużej popularności soków wśród youtuberów. Mianowicie dostają je za darmo. Każdy lubi coś dostać za darmo, szczególnie, że nawet ja, mimo nikłej internetowej popularności, zdążyłem dostać już 3 propozycje darmowych degustacji parodniowych diet sokowych, pod warunkiem oczywiście recenzji. A Wy? Cena 300 PLN-ów za 3 dni to taka wyjściowa propozycja, a zdarzają się naprawdę dużo droższe. Podsumowując, warzywa zawsze tak, owoce rozsądnie i w odpowiedniej formie zawsze tak, soki prawdziwe, świeże z domu jak najbardziej, ale dieta sokowa zupełnie nie. Najprostszy sposób na zdrowie i pozbycie się toksyn to zbilansowana dieta oparta na jak najmniej przetworzonych pokarmach, a nie nastawienie na jedną, nawet najzdrowszą na świecie grupę produktów. Smacznego, pozdrawiam. Ej mistrzu, mistrz świata, to stan umysłu.